idę, to ja zadam. Proszę bardzo. Kto jest faworytem jutrzejszego meczu? Aha, okej. Runiajcz, wer ist der Favorit des morgigen Spiels? Soweit ich das bisher immer mitbekommen habe, ist Legia immer der Favorit, wenn man gegen Legia spielt. No, z tego co wiem, do tej pory zawsze tak było, że jeśli gra Legia, to Legia jest zawsze faworytem. Aber im Ernst, ich glaube nicht, dass wir jetzt von einem klaren Favorit reden können. Und, ich werde alles dafür tun und unser Team werden alles dafür tun, dass es morgen ein spannendes Spiel wird und ein interessantes Spiel für die Zuschauer. Und ich hoffe, dass wir dann die bessere Mannschaft am Ende auch sein werden und das Spiel dann gewinnen. Poważnie mówiąc, to myślę, że ciężko teraz powiedzieć, kto jest jasnym faworytem. Ja zrobię wszystko i nasza drużyna zrobi wszystko, żeby pokazać ciekawy, interesujący mecz i żeby na koniec być tą lepszą drużyną, która wygra. To ja spytam o sytuację kadrową. Jesteśmy po przerwie na mecz reprezentacji. Jak wygląda sytuacja kadrowa w Pogoni? Kogo zabraknie w kadrze meczowej? A nie wiem, jak z tylko naszą sytuacja i... Rico Nunes befindet sich im Sondertraining, im Einzeltraining, im Reha-Training. Rico jest w tej chwili w trybie treningu indywidualnego, takiego rehabilitacyjnego. Das heißt, er wird mit Sicherheit nicht im Kader sein. Z pewnością nie będzie go w kadrze. Ansonsten sind alle Spieler bereit, bis auf Trigas und Malec. Und genauso wie ich und wie das ganze Trainerteam freut sich das Team riesig jetzt nach dieser Länderspielpause auf das morgige Spiel. Poza Drygasem i Malcem wszyscy jesteśmy w dobrej formie i ja, cały zespół trenerski, wszyscy bardzo cieszymy się przed jutrzejszym meczem. Panie trenerze, pytam się o Ricardo. Jego kontuzja wydawała się, że jest mniej poważna, później się to odwlekało. Tygodnia na tydzień. Czy on ma szansę wrócić jeszcze w tym roku do grania, czy zostawiamy sobie tego chłopaka na spokojną pracę od stycznia w okresie przygotowawczym? Wir haben zwar noch einen Haufen Spiele, fünf Spiele in der Zahl in diesem Jahr, und, aber es sind nur noch ein paar Wochen und ich gehe nicht davon aus, dass wir Rico in diesem Jahr spielen sehen. No, mamy jeszcze przed nami kilka rozgrywek w tym roku, natomiast raczej nie zakładam, żebyśmy zobaczyli go w tych meczach do końca roku. Bisher war ich immer optimistisch bezüglich Verletzung und jetzt bin ich etwas mehr pessimistisch, damit man, falls es doch anders kommt, sich dann auch freuen kann und nicht umgekehrt. Do tej pory zawsze byłem dobrej myśli w kwestii kontuzji, natomiast teraz jestem troszeczkę bardziej pesymistyczny po to, aby jeśli sytuacja jednak miała się odwrócić, to radość będzie większa. Sofian Benjamina, jego też brakowało w ostatnich tygodniach. Jakiś tam problem miał, czy on już jest wyleczony i może być tą taką drugą opcją w ataku, czy jednak no, szybciej zagra w meczu rezerw, żeby się sprawdzić swoją formę fizyczną. Wenn sich erstmal bewähren können. Sie sind besser vorbereitet als ich. Ich habe natürlich in der vorherigen Antwort Benjamina vergessen. Er befindet sich auch im Reha-Programm und wir werden sehen. Wir werden das von Tag zu Tag dann entscheiden, inwiefern wir ihn belasten und in welcher Intensität das sein wird und wann wir ihn dann ans Mannschaftstraining heranführen und wann er dann die ersten Minuten bekommt. Ich weiß es nicht, ob das dann die erste Mannschaft oder die zweite Mannschaft sein wird. Auf jeden Fall tun wir alles, dass er so schnell wie möglich wieder zu uns stoßen kann. No, jest pan lepiej przygotowany ode mnie, bo ja przy swojej wcześniejszej odpowiedzi zapomniałem o Benjaminie. Faktycznie znajduje się teraz też w trybie rehabilitacyjnym. Zobaczymy, jak będzie się zachowywał podczas obciążania i na ile będzie wytrzymywał intensywność treningów i wtedy zadecydujemy, kiedy dołączy do treningów drużynowych, czy to będzie z pierwszym zespołem, czy z drugim. Tego nie wiemy, ale żeby dostał tych swoich kilka minut, no, zrobimy wszystko, żeby mógł jak najszybciej wejść w normalny tryb. To będzie najtrudniejszy mecz w tym sezonie. Ich weiß es nicht.
ich weiß nicht, wie man diesen Schwierigkeitsgrad bemessen soll. Nie wiem, ponieważ nie wiem, jak należałoby mierzyć ten stopień trudności. Es ist klar, dass nach dieser letzten Länderspielpause, glaube ich, genau das Spiel zum richtigen Zeitpunkt kommt. Wir freuen uns sehr. Es geht wieder von vorne los, die Rückrunde hier zu Hause. Starten wir gegen den Tabellenführer. Im Sommer haben wir mit Gleichzahl begonnen, jetzt immer minus einen Punkt hinten dran. Und wir wissen, was uns erwartet, wir wissen, was wir leisten müssen und wie wir spielen müssen, damit wir ja, eine Chance haben, als Sieger vom Platz zu gehen. Und wir werden alles dafür tun. Po tej przerwie na reprezentację, no to jest taki bardzo dobry moment na ten mecz. Bardzo się na niego cieszymy i mamy nadzieję, że ta runda rewanżowa teraz odpowiednio będzie przebiegała. Wiemy, co przed nami, co nas czeka. Wiemy też, jak musimy zagrać, aby być po tej lepszej stronie, aby być po stronie zwycięzców i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Spannend wird es auf jeden Fall sein. No, z pewnością będzie ciekawie. Solche Spiele werden immer aufgrund von Details entschieden. Takie mecze są z reguły, tutaj decydują szczegóły. Auch das Spielglück ist sicherlich auch wichtig in so einem Spiel zu haben. I w takim meczu z pewnością też jest ważne, żeby mieć szczęście. Ich hatte aber schon zuvor gesagt, dass Legia sich gefangen hat, dass sie eine etwas andere Mannschaft sind und aufgrund von ihren letzten Ergebnissen sieht man, dass es keine einfache Sache sein wird für uns. Ja mówiłem już na początku, że widać, że Legia się naprawdę porządnie wzięła do roboty, że jest to trochę inny zespół, widać to również po wynikach, także nie będzie łatwo. Aber ich bleibe dabei, jede Mannschaft ist schlagbar in dieser Liga und wir können jede Mannschaft schlagen und können es mit jeder Mannschaft aufnehmen. Ale tak jak też wiadomo, ta liga jest bardzo wyrównana, także każdego można tutaj zwyciężyć. Wenn man die entsprechenden Tugenden auf den Platz bringt und wenn wir als Team funktionieren. I postaramy się to zrobić. Myślę, że nam się uda, jeżeli będziemy funkcjonować jako drużyna. Und wir sind auch nicht die gleiche Mannschaft wie im Juli. My natomiast też nie jesteśmy tą samą drużyną, jaką byliśmy w lipcu. My tu wszyscy oczywiście bardzo liczymy na dobry wynik, to jest zrozumiałe, ale tak jak tutaj kolega wspomniał, liczymy też na to, że to będzie jakieś niepowtarzalne widowisko. Ja pamiętam kilka lat temu chyba mieliśmy tutaj mecz z Legią, 14 tysięcy widzów, było 0-0 i jedna sytuacja. Czy pan trener mógłby to tak trochę żartobliwie zareklamować jako spotkanie, w którym na przykład będzie to najbardziej ofensywne spotkanie w Ekstraklasie w tym sezonie, albo na przykład tutaj też będą jakieś gole? Ich denke schon, dass morgen Tore fallen werden. Beide Mannschaften spielen offensiv und spielen werden auf Sieg spielen. Myślę, że jutro bramki padną z pewnością, ponieważ obie drużyny grają ofensywnie i obie drużyny będą chciały wygrać. Dennoch werden wir nicht naiv in dieses Spiel gehen und nicht unvorbereitet. Mimo tego nie będziemy wchodzili w ten mecz naiwnie i nieprzygotowani. Weil Sie können das anhand der Statistiken sehen, dass Legia sehr viele Tore erzielt hat und dass sie entsprechend mit die beste Offensive zurzeit in der Liga zeigen. Ponieważ widać to bardzo dobrze w statystykach, że patrząc na liczbę zdobywanych bramek, Legia jest w zasadzie w tej chwili liderem w Ekstraklasie. Es ist einfach schade, dass wir ja unter sage ich jetzt mal etwas anderen Bedingungen spielen als das letzte Heimspiel hier. Troszkę szkoda, że będziemy rozgrywać ten mecz w domu w troszeczkę innych warunkach niż miało to miejsce wcześniej. Weil das Stadion natürlich, es ist ausverkauft, aber es ist nicht, wird sicherlich nicht so sein wie die letzten Spiele. Und ich glaube, wenn wir jetzt das neue Stadion hier hätten, dann wäre es sicherlich morgen ausverkauft. Also mehr als 14.000 Zuschauer würden kommen, um sich das Spiel anzuschauen. Oczywiście mamy wyprzedane w tej chwili bilety, no ale wiemy, że
Jest też ograniczona liczba miejsc i gdybyśmy mieli w tej chwili już nowy stadion, to jestem przekonany, że mielibyśmy wyprzedane wszystko i byłoby ponad 14 tysięcy kibiców, którzy przyszliby nam kibicować. 20.000 für den Kopf. Würden sicherlich kommen, ja. Aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Jestem przekonana o tym, że tak, natomiast no, musimy jeszcze troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Aber es ist schön zu sehen, wir, die täglich hier auf diesem Gelände sind, dass täglich Fortschritte zu sehen sind, also sichtbar. Ich glaube, Sie, wenn Sie jetzt nicht eine Zeit lang hier im Stadion waren, dann waren Sie sicherlich heute auch überrascht, wie viel schon hier geleistet wurde und gebaut wurde. Und sieht auf jeden Fall besser aus als noch im Sommer. My, będąc tutaj codziennie, obserwujemy postępy na budowie, a Państwo, jeśli nie byliście tutaj przez pewien czas, to myślę, że byliście również dzisiaj zaskoczeni tym, jak dużo już udało się wybudować od ostatniej Państwa tutaj wizyty. No i z pewnością wygląda to już troszeczkę lepiej, no aczkolwiek nie tak jak latem. Był Pan na koncercie Dominy Power i Jordana. Czy to oznacza, że teraz piłkarze pogoni śpiewający pokonają Legię, a Pan w meczu w szatni nie będzie śpiewał wygraj, wygrał ten mecz, tylko... Ja, die Jungs, ich habe gefragt, wer bei dem Konzert sein wird. Ich glaube, über 80% kannten diese Legenden nicht. Ich kenne ihre Musik und ich mag die Musik und ja, es ist ein sehr schönes Konzert gewesen. Tak, z tego co wiem, to 80% tutaj z nas znało i zna te legendy muzyczne. Ja również je znam i lubię. Koncert był fantastyczny. Und das Lied Felicita, wenn das gespielt wird, und ich denke, wir werden das auf jeden Fall spielen die nächsten Tage. Ich denke, das ist das bekannteste Lied und ich glaube, selbst die ganz Jungen werden dieses Lied mögen. Auch wenn sie es vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben hören werden. Natomiast tę piosenkę Felicita, no to w zasadzie no, jest chyba jednym z najpopularniejszych zespołów, utworów tej grupy akurat i myślę, że nawet młodsze osoby, które jeszcze nie znają, jak słyszą, to spodoba im się. No, wir haben eine große Playlist in der Mannschaft und jetzt erstmal nicht zu viel im Voraus euphorisch sein, sondern sich fokussieren, konzentrieren und den Job machen, bestmöglich. Und wenn es so wird, wie wir uns das alle hoffen, dann werden wir auf jeden Fall tanzen. No, playlista w naszym zespole jest bardzo bogata, natomiast no, teraz nie chcemy się tutaj za bardzo poddawać euforii, tylko koncentrujemy się na następnym zadaniu, tak aby wykonać je jak najlepiej. No i jeżeli faktycznie zostanie wykonane tak, jak tego oczekujemy, to z pewnością zatańczymy. Czemu bogata? Kowalczyk cały czas to samo śpiewa. Ja, wie playlisty umfangreich. Also Kowalczyk singt ständig das gleiche. Ja, aber Sie sehen ja auch nur einen kleinen Teil dessen, was in der Kabine passiert. No tak, Państwo widzą tylko wycinek tego, co się dzieje w szatni. Aber es ist auf jeden Fall eine Anmerkung, die wir verstanden haben. Vielleicht sollten wir uns auch dann Gedanken machen, ein paar neue Bilder zu zeigen. Ale zrozumieliśmy też tę uwagę i może powinniśmy się zastanowić na to, żeby zrobić kilka nowych fotek. Aber bis Sie den Trainer tanzen sehen, das wird noch eine Weile dauern. Natomiast zanim Państwo zobaczą tańczącego trenera, to jeszcze to trochę potrwa. Że jeszcze pociągnę ten wątek muzyczny. Czy możemy się spodziewać, mimo różnych problemów, które na pewno zespół ma, równie koncertowych, gdzie jak w zeszłym roku z Legią, kiedy wygraliśmy 2-1, a ten wynik to nie zupełnie oddawał dominację, którą Pogoń miała nad Legią, która też była w bardzo dobrym okresie. Ja wtedy przyjechała do Szczecina, mając no, kilka spotkań nieprzegranych, większość wygranych. Ja, wir haben auf jeden Fall vor, morgen ein gutes Spiel zu zeigen. Ob das ein Spektakel wird, das muss jeder dann für sich entscheiden. Es wird intensiv, es wird hochintensiv. Wir müssen mit allen Mann verteidigen, mit allen Mann angreifen und wir müssen und wollen und sollen unser Team entsprechend dann auch von den Rängen unterstützen und einpeitschen und dass sich das auf dann über 90 Minuten dieses Niveau hält, diese Begeisterung und Leidenschaft, davon gehe ich aus, weil, wie gesagt, es
ist genau das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt für uns. Tak, pokażemy jutro dobry mecz i czy to będzie spektakl czy show, to każdy musi zadecydować już sam. Z pewnością będziemy wszyscy musieli bronić, wszyscy będziemy musieli też być dobrzy w ataku. Chcemy wspierać też naszych zawodników z całych sił, tak aby oni przez 90 minut mogli pokazywać swoją pasję i zapał, tak aby ten wynik faktycznie był dobry.